Szanowni Państwo, czy jest wyjście z tej sytuacji? Oczywiście uważamy, że jest wyjście z tej sytuacji. Mówimy tutaj o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Ta sytuacja jest trudna, bardzo trudna, ale to nie znaczy, że jest katastrofalna i jest bez wyjścia. Uważamy, że trzeba działać tutaj dwutorowo. Jedna ścieżka to jest uzyskiwanie wsparcia zewnętrznego przez uzyskanie kredytu refinansowego z takiej instytucji jak Bank Gospodarstwa Krajowego, czy uzyskanie wsparcia z Agencji Rozwoju Przemysłu, czy z Polskich Inwestycji Rozwojowych, ale te działania, one wymagają współdziałania, wymagają wypracowania wspólnego planu, a nie walki wewnętrznej, walki tutaj politycznej lokalnie. Dlatego zwracamy się z apelem i myślę, że są już przykłady, że potrafimy współpracować. Takim przykładem wydaje mi się była praca w komisji, która badała sytuację szpitala. Tam pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie się porozumieć, jesteśmy w stanie wypracować wspólne wnioski, wspólne zalecenia i że potrafimy pracować merytorycznie dla tego miasta. I tak chcielibyśmy dalej pracować. Oczywiście szpital wymaga też zmian wewnętrznych i to jest ta druga droga, która myślę, że dzisiaj się dzieje i o tej drodze będziemy rozmawiali na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej najbliższy poniedziałek. Już dzisiaj Państwa na to posiedzenie zapraszam. Będziemy tam wnikliwie pytali dyrektora, nowego dyrektora lecznicy o jego plany restrukturyzacji, o tym, na jakie tematy rozmawia, czy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jakie są szanse uzyskania wyższego kontraktu, czy spłaty tych ogromnych nadwykonań. W Grudziądzu będzie Prawo i Sprawiedliwość. Nie mieszkańcy, nie miasto, tylko PiS. A ta maska, czy poza mężów opatrznościowych zatroskanych sytuacją miasta, tak naprawdę moim zdaniem jest li tylko sposobem na realizację tutaj w tym lokalnym wymiarze wielkiego planu małego prezesa, czyli przejąć wszystko za wszelką cenę. Szanowni Państwo, wbrew opinii naszych kolegów z radnych Prawa i Sprawiedliwości, sytuacja finansowa miasta jest dobra i stabilna i kompletnie nie odbiega od sytuacji finansowej innych miast w Polsce. Pomijając oczywiście ogromny bagaż, jakim jest sytuacja finansowa szpitala. Natomiast samo miasto, budżet Grudziądza wypracował po raz kolejny z rzędu nadwyżkę finansową i to w wysokości 25 milionów złotych. I ta nadwyżka pozwoliła nam spłacić zobowiązania w formie wykupu obligacji czy spłaty kredytów w roku ubiegłym, 2015, tych, które miały być wykupione w roku bieżącym czy roku 2017. Jeżeli chodzi o realizację zadań leżących na gminie, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, realizujemy je w sposób nieprzerwany i płynny, ciągły. Grudziądz przygotowuje się do realizacji dużych inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej oraz takich mniejszych, bardziej potrzebnych miastu, ale także finansowanych ze środków unijnych z obszaru strategicznej interwencji. Pierwsze inwestycje będą realizowane już w tym roku. Naszym zdaniem, Szanowni Państwo, naszym zdaniem radni Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują trudną sytuację finansową do takich partykularnych, politycznych interesów. Co ważne, przepraszam, nie wszyscy radni. Nie wszyscy radni, oczywiście. Grupa radnych skupiona bardziej wokół Ruchu dla Grudziądza niż Prawa i Sprawiedliwości. I radni Platformy Obywatelskiej takiej praktyce mówią zdecydowanie stop. Przede wszystkim to nie jest tak, że ktoś zawiadamia, że należy wprowadzić komisarza, tylko muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Te przesłanki w Grudziądzu formalnie nie zaistniały. To po pierwsze. Po drugie, kolejny etap to jest wezwanie do opracowania programu naprawczego. Na to też odpowiednie służby miasta mają swój czas. Oczywiście ten program naprawczy może być odrzucony. Oczywiście przy złej woli politycznej może być tak, że ktoś uzna, że nie ma żadnych realnych szans wyjścia z tej trudnej sytuacji, bowiem pewnie jak Państwo doskonale wiecie, jest tutaj bardzo duża uznaniowość. Jeżeli ktoś będzie to bardzo mocno naginał i będzie rzeczywiście to, o czym mówimy, wykorzystywał trudną sytuację finansową szpitala po to, żeby w Grudziądzu przejąć władzę, to ją przejmie. Tylko my mówimy, że to nie jest dobre dla miasta. Jeszcze raz powtarzam,
Komisarz administruje miastem. On nie dba o rozwój tego miasta. Kto może lepiej zarządzać tym miastem niż my? My sami, my musimy sami stworzyć plan wyjścia z tej trudnej sytuacji i nie przerzucać tego na administrację rządową. To jest to, co powiedział kolega Mariusz. Tutaj komisarzem może zostać każdy, może zostać, nie obrażając nikogo, ale sołtys z Podlasia. I my mówimy temu stanowczo nie. Nie wiemy o żadnych ruchach. Wiemy o tym, co zrobili koledzy z PiS-u, o ich apelu do wojewody, ale jeszcze raz podkreślam, no apel nie jest wystarczający. Muszą zaistnieć konkretne przesłanki wynikające z ustawy. I mamy nadzieję, że i wojewoda, ostatecznie to premier decyduje o wprowadzeniu komisarza, no będzie się kierował i ustawą, i przesłankami merytorycznymi, a nie tylko aspektami politycznymi. Funkcje publiczne, które są realizowane przez miasto, one funkcjonują bez zarzutu. Znaczy ja nie słyszałem, żeby ktoś nie otrzymał wynagrodzeń na czas, żeby nie były wypłacane zasiłki, że są właśnie zamykane szkoły. Wszystko w tym mieście funkcjonuje normalnie. I to, co kolega też Michał mówił, sytuacja Grudziądza, jego finansowa, ona nie odbiega istotnie od sytuacji innych miast po odrzuceniu szpitala. Tak? Szpital jest rzeczywiście czymś, co jest, co powoduje wyjątkową sytuację Grudziądza, tak? I dlatego rozwiązanie tej trudnej sytuacji finansowej, wyjście z tego impasu i uzyskanie wsparcia, bo to, o czym wielokrotnie mówiliśmy, Grudziądz sam sobie z tą sytuacją nie poradzi i musi uzyskać zewnętrzne wsparcie. Czy to będzie wsparcie marszałka, czy to będzie wsparcie centralne. I też nie chodzi tutaj absolutnie, bo nie jesteśmy naiwni, że ktoś się od razu wpompuje w Grudziądz czy w grudziądzki szpital 100 czy 200 milionów. Chodzi tutaj o uzyskanie gwarancji, uzyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach, czy uzyskanie takiego wsparcia, jak chociażby wejście kapitałowe z opcją na przykład odkupu. I to jest możliwe, tylko to jest możliwe tylko i wyłącznie przy współpracy i przy dobrej woli politycznej, a dzisiaj władza centralna jest w rękach PiS-u i musimy podjąć wspólne działania na rzecz naszego miasta. Ale jeszcze raz mówimy, komisarz sam tego nie rozwiąże. To nie jest sposób. Prowadzenie komisarza to nie jest sposób na rozwiązanie problemu. My jesteśmy optymistami i jakby liczymy na dobrą wolę i nie zakładamy, że ktoś ma złą wolę w swoich działaniach. Tak? Szanowni Państwo, scenariusze, które są przedstawiane przez naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, one są realizowane. Dlaczego tak późno? Czy Państwo faktycznie przez te kilkanaście miesięcy, kilka lat ostatnich nie wiedzieli o tym, co się dzieje ze szpitalem, co się dzieje z finansami, czy po prostu nikt wam nie mówił, wy się nie interesowaliście, byliście bierni, tak jak kolega powiedział, że po kilku latach czy koledzy dopiero zorganizowaliście pierwszą konferencję prasową, wy po prostu byliście, bo byliście, być może dlatego jest tak źle. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata radzę zwrócić uwagę na pewne aspekty państwowe występujące w kontroli szpitala. Takie kontrole przeprowadzała Regionalna Izba Obrachunkowa, ale też Najwyższa Izba Kontroli, która jest jakby naczelnym organem kontroli. I kontrola, która się odbyła w roku 2013, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Oczywiście od 2012 roku zadłużenie szpitala rosło, ale wynikało ono z inwestycji, które zaczęło być realizowane właśnie w szpitalu, tak? Na wszystkie oddziały, które zostały zbudowane. Stąd suma przyrostu tego długu o kwotę 300 milionów złotych do dnia dzisiejszego. Ja dodam do tego, że zawsze mieliśmy przekonanie, że te duże inwestycje będą zrefinansowane ze źródeł marszałkowskich. Jeszcze raz Państwu powtórzę, co wielokrotnie mówiłem, że marszałek uzyskał ogromne środki na infrastrukturę zdrowotną w naszym województwie. Prawie w wysokości 0,5 miliarda złotych to jest kredyt z EBI i około 0,5 miliarda złotych to są środki własne, około 1 miliard złotych. Ale pragnę Państwu przypomnieć, że prawie 600 milionów jest przeznaczona na budowę szpitala w Toruniu.
I to jest też coś, o czym nie powinniśmy zapominać. Dlatego, że żyjemy w województwie kujawsko-pomorskim, jesteśmy mieszkańcami tego województwa i... Odpowiadając na pytanie dotyczące tej opóźnionej reakcji, proszę zwrócić uwagę na to, że zmiana personalna na stanowisku dyrektora dała nam źródło zupełnie nowych informacji. Też okazało się, że prezydent był wprowadzany w błąd. Ta zmiana personalna, którą teraz pan Andrzej Wiśniewski bardzo krytykuje, mówiąc, że to nie jest żadne rozwiązanie problemu, nam się wydaje, że jest jednym z bardzo istotnych kroków, które umożliwia jeszcze lepszy wgląd w sytuację, jej ocenę i reagowanie na to, co się w tej chwili dzieje w szpitalu. Kondycję finansową każdej jednostki, która podlega miastu, czy to jest muzeum, teatr, czy to jest MOPR, czy to jest szpital, odpowiada dyrektor. Natomiast pytanie jest takie, czy faktycznie nadzór miasta nad służbami szpitala był właściwy. Być może faktycznie to pytanie jest zasadne. Natomiast, Szanowni Państwo, proszę zwrócić... Kto powinien odpowiedzialność ponieść? Urzędnicy. To już są kompetencje pana prezydenta. Proszę Państwa, to są decyzje personalne prezydenta. Nie chcemy prezydentowi sugerować, natomiast jesteśmy przekonani, że takie decyzje pan prezydent podejmie. Była taka sytuacja, że w mojej ocenie radni byli w jakimś sensie wprowadzani w błąd, niedoinformowani, co nie znaczy, że nie zajmowali się sprawą szpitala. Ja przypomnę, że wielokrotnie spotykaliśmy się i z dyrektorem ówczesnym szpitala, i z prezydentem na komisjach. Mieliśmy komisje poświęcone tylko i wyłącznie szpitalowi, polityce w szpitalu. Dopytywaliśmy się o to, dostawaliśmy różne informacje. Z perspektywy czasu okazało się, że te informacje nie zawsze były prawdziwe albo były tak przedstawiane w takim świetle, które nie pokazywał prawdziwego obrazu szpitala. Dopiero tak naprawdę wniknięcie w dokumenty, też nie we wszystkie, bo nie dostaliśmy, jak Państwo też wiecie, dostępu do wszystkich dokumentów podczas pracy komisji, no zupełnie rzucił inne światło na sytuację szpitala, stąd pewnie kroki, które zaistniały dalej. Ja myślę, że pytacie, czy był odpowiedni nadzór. W mojej ocenie nie do końca i jakby to też podkreślaliśmy, jeżeli chodzi o komisję, że tak naprawdę powinna być właściwie końcówka w ratuszu, która bezpośrednio czuwa nad finansami szpitala i właściwie żadne wypływy ze szpitala, decyzje finansowe nie powinny być podejmowane bez kontrasygnaty osoby odpowiedzialnej. Ale strukturę urzędu ustala prezydent i proszę prezydenta tutaj pytać. Mamy nadzieję, że nowy dyrektor przedstawi prezydentowi no, rzeczywistą sytuację szpitala, a prezydent wyciągnie wnioski i podejmie stosowne decyzje. Te decyzje personalne w ostatnim czasie, tych decyzji było bardzo dużo, może bardziej po stronie szpitala, ale pozostawmy to prezydentowi. Pamiętajcie, że my jesteśmy tam częścią władzy uchwałodawczej, a nie wykonawczej, tak? Czyli tutaj to są kompetencje prezydenta i my w te kompetencje wchodzić nie chcemy. Tak i przypomnę Państwu, że w czerwcu, kiedy przyjmowaliśmy absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za rok 2014, wtedy właśnie też usłyszeliśmy z mównicy na sali Rady Miejskiej z dyrektora, że sytuacja jest pod kontrolą i że ani złotówka z budżetu miasta nie jest potrzebna na pokrycie straty szpitala za rok 2014. Nie ma takiego zagrożenia. Nie ma takiego zagrożenia. Miasto ma płynność, finanse miasta są bezpieczne. Natomiast poczekamy na ostateczny wynik i raport biegłego o stanie finansów za rok 2015 szpitala miejskiego. Wynik finansowy szpitala złożony w bilansie, który jest załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015 to jest 26 milionów złotych. Aktualnie ta kwota, to jest jedynie obowiązująca kwota straty. Bilans jest aktualnie badany przez biegłego rewidenta, który do końca czerwca powinien przedstawić
ostatecznie ewentualnie kwotę ewentualnej rezerwy na pokrycie niewykonanych, niezapłaconych przez NFZ nadwykonań z lat poprzednich. Natomiast miasto potem ma 3 miesiące na to, żeby ewentualnie taką stratę pokryć. Tak? Mówimy tutaj o kwotach 26-42. Jeżeli to będzie 42, to pewnie jak Państwo doskonale wiecie, to wynika z pewnego zapisu, czyli utworzenia rezerwy na niezapłacone nadwykonania. Tak? Czyli de facto to nie ma żadnego wpływu na płynność finansową szpitala, to jest po prostu zmiana zapisu księgowego, czyli uznanie, że coś, co jest nieściągalne, tak to jest w polityce rachunkowości, w pewnym momencie musimy wpisać po prostu w straty, czy utworzyć na to rezerwę. Jeżeli to wpłynie, to tą rezerwę się rozwiązuje, czyli jakby to nie jest tak, że szpital oczywiście papierowo zwiększył na przykład do 42, ale to nie znaczy, że jakaś płynność się tutaj dramatycznie pogorszyła. Co do pokrycia tej straty, no zawsze może być tak, że szpital może pokryć oczywiście ze środków własnych czy jednostka, jeżeli na przykład uzyskałby w tym czasie kredyt restrukturyzacyjny czy inny kredyt, to może to pokryć w własnym zakresie. Jest wiele możliwych rozwiązań, aczkolwiek oczywiście jest to trudna sytuacja i to, o czym mówił Robert Malinowski, że w budżecie dzisiaj nie ma dodatkowych 18 milionów. My sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, ale jest na to kilka miesięcy. I to też wymaga woli politycznej, bo jeżeli ktoś będzie chciał i zażąda, że to ma być pokryte w kolejnym miesiącu, to się tego nie da uczynić. Ale jeżeli miasto otrzyma możliwość kilku miesięcy, czy jak Państwo wiecie, w tym miesiącu będą rozstrzygnięte przetargi na finansowanie, na uzyskanie finansowania przez szpital. Są dwa przetargi rozpisane, więc to też ma, to są też możliwości na sfinansowanie tej ewentualnej straty. Ale jeszcze raz podkreślam, tu jest wymagana współpraca i dobra wola polityczna, bo jeżeli tej woli zabraknie, to oczywiście. Szanowni Państwo, w poprzednich latach braliśmy udział w kontrolach Komisji Rewizyjnej w szpitalu, które też przy współudziale oczywiście kolegów z opozycji, które też nie wykorzystały żadnych nieprawidłowości w finansach szpitala. Znaczy ja powiem tak, Szanowni Państwo, to też wielokrotnie powtarzałem, że problem szpitala jest złożony i jakby moim zdaniem jest, cały czas o tym mówię, jest jakby dwuskładnikowy. To nie są tylko problem podejmowania decyzji inwestycyjnych takich czy innych, ale również są to problemy systemowe, permanentnego niedofinansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, całego systemu kontraktowania. Systemu też chociażby braku rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o usieciowienie szpitali. Nigdy nie powinno dojść do takiej sytuacji, że 60 km od Grudziądza buduje się drugi konkurencyjny szpital, gdzie właścicielem tego szpitala jest też podmiot publiczny. Więc powinno to, całe województwo powinno być, czy cała też Polska powinna być patrzona poprzez budowę sieci szpitali, które mają zabezpieczyć potrzeby zdrowotne czy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. I to jest jakby ta jedna strona. Trzeba pamiętać, że szpitale w Polsce że są zadłużone łącznie na ponad chyba dzisiaj już 12 miliardów złotych. Grudziądzki Szpital jest w specyficznej sytuacji, ponieważ finansował sam inwestycje. Inne szpitale, które otrzymały środki, chociażby ze źródeł marszałkowskich czy ze źródeł centralnych, po pierwsze nie mają obciążenia inwestycyjnego, po drugie nie ponoszą, właśnie nie mają obciążenia inwestycyjnego i nie ponoszą kosztów odsetek. Nasz szpital ponosi gigantyczne koszty odsetek od kredytów czy inwestycyjnych. I to są pewne rozwiązania systemowe, za które trudno, żeby... Nie wszyscy działają na tych samych warunkach, ponieważ większość inwestycji w Polsce była, mówię o ochronie zdrowia, była w ten sposób realizowana, że była realizowana przy wsparciu ze źródeł, podkreślam, centralnych, bądź ministerialnych, bądź ze źródeł marszałkowskich. Nie znam innego drugiego miasta,
które by realizowało tak duże inwestycje, potrzebne inwestycje, bo my dzisiaj nie mamy się czego wstydzić, bo to też trzeba jasno powiedzieć. My musimy uczynić wszystko i to jest apel też do kolegów z opozycji, żeby to dobro, jakim jest szpital, to centrum nowoczesnych technologii medycznych z doskonałym personelem, żeby to przekuć w sukces. Bo to może być coś, co będzie wizytówką, jest wizytówką tego miasta i tak to należy dalej utrzymać i trzeba działać w tym kierunku. A tego właśnie podstawą tego projektu wyjścia z kryzysowej sytuacji finansowej szpitala jest pozyskanie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego poręczonego przez Skarb Państwa, a nie przez samorząd, dlatego że samorząd takiego kredytu poręczyć nie może. Miasto jest jakby ustawowo zobligowane do utrzymywania wskaźników zadłużenia. Nie może przekraczać kwotę 60% dochodów bieżących, dochodów własnych. Natomiast poręczenie kredytów wpłynęłoby właśnie na przekroczenie tego wskaźnika znacznie. Stąd poręczenie przez miasto kredytu w BIK-u było niemożliwe. Możliwość prawna jest udzielenia poręczenia, tylko że to jest niemożliwe, dlatego że poręczenie jest traktowane jak kredyt i jak dług. I absolutnie w tym momencie miasto by nie spełniało tutaj wskaźników. To po pierwsze, nie było też możliwości poręczenia przez spółki, dlatego że to hamuje możliwość rozwojową spółek komunalnych. Więc dzisiaj, jeżeli mówimy, że to poręczenie miałoby być przez instytucje centralne, czy przez Ministerstwo Skarbu czy Zdrowia, to jest takie możliwości są, czy wejście kapitałowe, jeszcze raz powtarzam, chociażby przez Agencję Rozwoju Przemysłu, takie modele były zastosowane chociażby w województwie pomorskim, gdzie też szpitale miały gigantyczne problemy, szpitale, które podlegają pod marszałka tamtego województwa, ale zostały zrestrukturyzowane. Zadłużenie zostało zrestrukturyzowane przy udziale właśnie agencji rządowych. I to jest kierunek, który musimy w tym kierunku pójść. No, ten szpital nadal będzie istnieć w Grudziądzu. Dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia co do bezpieczeństwa. Który był budowany w Grudziądzu, był zbliżony do tego modelu, który budował marszałek, czyli KPIM-u. Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych. My mieliśmy GIM. W praktyce KPIM buduje po prostu infrastrukturę i użycza to jakby ZOZ-om, które na tym realizują swoje świadczenia zdrowotne. Znaczy, Szanowni Państwo, tutaj chodzi o dobro mieszkańców i bezpieczeństwo pacjentów. Myślę, że te partykularne interesy polityczne jednak jesteśmy w stanie się wznieść poza to. Pan mówi o tym, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej. Jeszcze raz powtarzam. Wcześniej cały czas, przynajmniej radni Rady Miejskiej mieli zapewnienia, że to zostanie zrefinansowane ze źródeł marszałkowskich. Wielokrotnie zapewniał to i prezydent, i dyrektor szpitala. Proszę sobie to sprawdzić w protokołach. To w momencie tworzenia GIM-u w 2011 roku konstrukcja GIM-u miała być taka, że GIM miał być ostatecznie zrefinansowany ze źródeł marszałkowskich i marszałek te środki pozyskał. Tylko być może w pewnym momencie nie zadbano o to, aby te środki trafiły do Grudziądza, a w prawie, nie wiem, w 60-70% trafiają do Torunia. I to jest pewien problem. Grudziąckie Inwestycje Medyczne, spółka Grudziąckie Inwestycje Medyczne, którą powołaliśmy jednogłośnie w 2011 roku, powołaliśmy właśnie po to, żeby to ta spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne i pozyskała to finansowanie po to, żeby móc wybudować kompleks nowych oddziałów w szpitalu. To zostało zrealizowane. Natomiast oczywiście zobowiązania dociągnięte przez spółkę Grudziąckie Inwestycje Medyczne trzeba spłacać i to tym miał się zająć szpital z podwyższonych kontraktów. Tutaj Państwo wspominaliście, że nic się właściwie nie zmieniło w sytuacji prawnej czy funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Zmieniło się. Proszę pamiętać, że w 2011 roku świadczenia te wysokospecjalistyczne, które są realizowane dzisiaj w nowych obiektach szpitala zbudowanych właśnie na kredyt, to były świadczenia finansowane bezpośrednio przez ministra zdrowia i bez limitów. Tak? Także wszelkie kardiochirurgiczne,
kardiologiczne chirurgii naczyniowej, one były finansowane z budżetu centralnego, a nie z NFZ-u i nie objęte limitem świadczeń. Może, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jaka jest strata finansowa poszczególnych oddziałów, tak? Ale myślę, że tutaj to nie wchodźmy w szczegóły, zapraszamy na poniedziałek i będzie tam dyrektor odpowie na wszystkie pytania. Chyba już na tyle głęboką wiedzę, że jest, że to może jest to jakiś punkt w wyjściach w negocjacjach czy z ministrem zdrowia, czy z innymi instytucjami centralnymi. Na pewno wymaga to wyczyszczenia, tak, i jakby rozwiązania, ale to nie oznacza i nie powinno oznaczać w naszej tutaj opinii, że to jest sposób na rozwiązanie problemu czy przerzucenie odpowiedzialności. Zresztą pan prezydent podkreślał, że dalej czuje się odpowiedzialny za ten szpital, za funkcjonowanie szpitala, absolutnie od niczego się tutaj nie odcina i my tak samo uważamy. Czy się zostało powiedzieć przez wszystkich? Państwo radni, tak obserwatorem to jest zewnątrz, bo oni są zgrudzące, czy wy nie uważacie, to tak już na koniec zadanie pytania, czy dalej, czy dłużej rządzicie, to jest gorzej. Nie wiem, czy to jest spowodowane, może waszym zaufaniem wielkiego prezydenta, ale tylko szpitalu. Ale szanowni państwo, bo my jesteśmy, dzisiaj staliśmy się takimi zakładnikami szpitala i cały czas patrzymy przez pryzmat na Grudziądz z perspektywy szpitala i jego trudności. Ja uważam, że w dłuższej perspektywie, czy w dłuższej historii tego miasta, to jest przejściowy problem, z którym sobie poradzimy i z tego wyjdziemy. Trzeba patrzeć też na inne rzeczy, które w tym mieście się dzieją. To, o czym mówił radny kolega Michał. Powstają nowe miejsca pracy. Bo na przykład radny Wiśniewski mówi o budowaniu potencjału dochodowego miasta. No właśnie, nowe miejsca pracy to jest budowanie nowego potencjału, czy zwiększanie potencjału dochodowego miasta. Dlaczego? Bo tam znajdują zatrudnienie nasi mieszkańcy, podnoszą się średnia zarobków, podnosi się w Grudziądzu, wchodzi kolejny inwestor, który lada moment zacznie kolejną inwestycję. I patrzmy też na inne rzeczy. Patrzmy na kolejny, w mojej ocenie, sukces budżetu obywatelskiego, który chcemy usprawniać. Wnioski składane są coraz lepsze, coraz bardziej merytoryczne, lepiej przygotowane. Chcemy wprowadzić w kolejnym roku projekty miękkie i jakby nie bądźmy cały czas zakładnikami szpitala. Z problemem szpitala Grudziądz sobie poradzi, przy wsparciu zewnętrznym sobie poradzi i wyjdzie z sukcesem. I tak na to trzeba patrzeć. A nie cały czas tylko... Nie, ja nie mówię, że nie zajmować się szpitalem, tylko nie mówię jako wyrzut do państwa. My tak samo. Mówię, wszyscy jakby w jakimś sensie staliśmy się zakładnikami szpitala. A to nie znaczy, że w tym mieście nie dzieje się wiele dobrych rzeczy. I jakby... Ale to nie chodzi o zarzut, tylko... W tym roku na inwestycjach tam już na 30 milionów złotych. Założenie, że to zostanie zrealizowane, to nie wiadomo. 30 milionów inwestycji w budżecie miasta, z tego około 20 finansowanych ze środków własnych, 10 ze środków zewnętrznych, oznacza to, że w Regionalnym Programie Operacyjnym, który jest głównym źródłem finansowania inwestycji, które miasto realizowało w poprzednich też latach, nie ma jeszcze po prostu konkursów. Także proszę zwrócić uwagę na harmonogram konkursów. Miasto jest przygotowane finansowo, tak? Jakby odejmując odium szpitala, do tego, żeby takie inwestycje realizować. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że dobra sytuacja finansowa miasta w zeszłym roku spowodowała, że bardzo duże środki przeznaczyliśmy na dokumentacje projektowe wielu inwestycji. Dlaczego na przykład nie powstaje dokumentacja związana z kolejnym transportem? Ale powstaje ta dokumentacja. Mało tego. W tym roku mam takie informacje, że w tym roku już pierwsze inwestycje z niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na przykład tu będą realizowane, tak, przy wsparciu właśnie projektów unijnych.